Piotrek, tak przynajmniej 10 metrów miały być te skoki dłuższe, mówiłeś wczoraj. Tyle może nie były, ale kroczek do przodu jest. No właśnie, no właśnie. A nie, no tak, no było w porządku, można powiedzieć, że skoki były w porządku. No właśnie tych metrów trochę zabrałem. Dysproporcja między pierwszą a drugą serią, bo po pierwszej zaciśnięta dłoń, a po drugiej taka reakcja neutralna. No pierwszy taki mi się wydawał bardzo, bardzo fajny skok. No właśnie tak nie... Też tych metrów jeszcze tak nie było, ale był naprawdę... Nie wiem, no wydawał mi się bardzo fajny. No to się cieszyłem z niego. A drugi... Drugi mi się wydawał też dosyć w porządku. Ale tam... Ale jedno bym się tam przyczepił. Jedno bym się tam przyczepił. No. Zapytam, będę odważny, do czego byś się przyczepił? No tak, to był tak popaj trochę więcej, tak, żeby się trochę wyżej dostać. No ale no to właśnie to właśnie tak. Brakło takiego depnięcia, takiego porządnego depnięcia. Żeby ten drewniany próg się nie rozwalił. A to jutro, no bo tak, tak mi trzeba się trochę obudzić, ale to no dziś już byłem w miarę obudzony. A może się na jutro się może obudzę. No, może się obudzę. Jak się obudzę, to będzie dobrze. A jak się nie obudzę, no to będę spał. Ale tak zupełnie poważnie, bo z czego to wynika? To jest taka dyspozycja dnia po prostu ludzka, że jednego dnia jest lepiej, drugiego gorzej, że na tym progu jednego dnia jest petarda, a potem taki kapiszon? No trochę tak. Znaczy ogólnie to tak... No wiadomo, no, całe takie przygotowanie no to jest właśnie pod to, żeby było jak najlepiej na zawody. Ale no wiadomo, gdzieś tam czasem się człowiek ma gorszy dzień. Ale to też wiadomo, no też się pracuje nad tym, żeby to tak jak na przykład wczorajszy, co całkowicie spałem, no to było. No to było tak, można powiedzieć, no żeby się tak kwalifikować, no to było ok. A dziś już się trochę wybudziłem, a jutro może się wybudzę bardziej. O, to tak, taki mam pomysł na jutro, żeby się wybudzić bardziej, no. Skoki narciarskie te ostatnie dni pokazują znowu, że to sport nietypowy, dziwny, ponieważ Karl Geiger wymiatał w Predazzo, a tutaj nie brawo, z kolei Dawid. Co za petarda w drugiej serii na progu. No, to był tak, technika gąsiora takiego. No, to był taki właśnie klasyczny gąsior. To wielkie brawa dla tego gąsiora. To było to, co wszyscy dążą do tego. Trzymając się tej terminologii, technika klasyczna gąsiora tutaj pokazana, ale w turnieju prowadzi, jak to sam powiedziałeś, kurpatwo. No tak, no, ale no to wiadomo, no to... Jutro jest kolejny dzień, to jutro myślę, że gąsior będzie lepszy od kulopatwy. No, tak mi się wydaje. Nie mówi to skoczek z pingwinem na narta. O, no właśnie. A pingwin nie lata. No nie.